Przygotowując się do spotkania poświęconego najciekawszym książkom ubiegłego roku, przejrzałem te listy wydawnicze. Okazuje się, że nie ma w tym kraju osoby, która mogłaby przeczytać choćby połowę tego, co się ukazuje. Bo wychodzi na to, że dziennie ukazuje się kilka, jeśli nie kilkadziesiąt pozycji, więc nikt o zdrowych zmysłach tego nie może ogarnąć. Ale po co są krytycy? Ta książka jest rzeczywiście świetna, bo jest przewrotna, bo nas wciąga, właśnie sprawia nam taką przyjemność tego właśnie hardkoru, ale tak naprawdę każe nam spojrzeć na siebie i to jest bardzo nieprzyjemna wizja. Ja się nie mogę zgodzić, ja nie wiem, na czym polega fenomen Mariana Pilota, naprawdę. Dla mnie to jest jedna z najgorszych literatur, jakie ja w życiu czytałem. Opowiadam się, jedną ręką wystarczy, za Stasiukiem. To jest skromna proza, ale tam widać prawdziwego, porządnego, rasowego pisarza. No, wstrząsający pilch oczywiście i taki nieoczekiwanie dla mnie, nieoczekiwanie w wysokiej formie, taki olimpijskiej zupełnie, jak przed Soczi nagle. To jest najbardziej ponura książka Myśliwskiego. Gdzieś tutaj nie ma żadnego spełnienia, ale jednocześnie dużo się odbywa w czytelniku, kiedy ją czyta. Podstawowa wątpliwość pod adresem Myśliwskiego byłaby taka: nie można pisać powieści aforyzmami. Prawdziwy, jak można mniemać, zapis walki z chorobą nowotworową, ale on to podrasował absolutną swoją rozpoznawalną ironią. I to jest coś, co do szpiku kości, rzeczywiście to jest lektura do szpiku kości. Czytaliście? No to są takie rzeczy, to są takie teksty, które się trochę czyta ciałem, a nie umysłem, kiedy się pojawia, kiedy się ciarki na plecach pojawiają i oko się robi wilgotne, no to co tu gadać o tym, że my to możemy wyrozumować? To po prostu wali po emocjach straszliwie. Dla mnie i chyba dla ciebie również debiutem roku jest Andrzej Kuszyński. Ten język go prowadzi w jakimś odkrywczym kierunku, że on właśnie wydobył, że tu się wszystko właściwie dzieje w języku, w tej mierze. Bardzo dużo dobrej poezji w Polsce w zeszłym roku. No, duża forma. Duża forma Świetlickiego, duża forma Podgórnik i chyba, jeśli miałbym pośród nich jeszcze trzeciego poetę, to chyba Karasek z Dziennikiem Rozbitka. Nie, no bo Kronos naprawdę jest bardzo ciekawy dla kogoś, kto zna dobrze Gombrowicza i czytał Dzienniki. No, dla gombrowiczologów. Ale wiesz, no wielu jest, jak czytelnik Gombrowicza jest gombrowiczologiem, nie, ale jest wiernym czytelnikiem Gombrowicza i Kronos jest dla niego bardzo ciekawy, ale nie można mówić, że to jest dzieło literackie, bo nie jest w żadnym stopniu, no to... Kim jest współczesny pisarz? Nie wiem, to świetna odpowiedź. Celebrytą albo nikim. Oczywiście Gombrowicz nie może już być celebrytą, bo nie żyje, ale dzisiaj obserwujemy to, co robi marketing z pisarzy. Oni im się każą mizdrzyć do oglądających śniadaniową telewizję półidiotów, gdzie nie mogą mówić zdaniami złożonymi, tylko wyłącznie prostymi albo złożonymi współrzędnie. Każą im robić sobie jakieś półrozbierane sesje fotograficzne albo kostiumowe, w których wypadają jak debile. No nie wiem, każą im przeredagowywać życiorysy, co chętnie robią marketingowcy, żeby ten życiorys był ciekawszy, zupełnie tak jakby mieli być gwiazdami popu czy rocka. No to się dzieje wszystko na poziomie jakiejś Miley Cyrus. Mam takie wrażenie, że my jesteśmy gdzieś w okolicach Hannah Montana. Byłem wstrząśnięty po lekturze tej książki, bo wydawało mi się, że coś o Rumunii wiem. A okazało się, że wiem mało i ta wiedza, którą zyskałem dzięki Małgosi Reimer, okazała się przerażająca. Nadchodzi nowa fala chyba. Tak, bo jest jeszcze chociażby Marcin Wasielewski z książką Jutro przykunie Królowa. Jest Marcin Kołodziejczyk, B. Opowieści z planety Prowincja. Kto tam jeszcze z tych młodych wilków? Wspomnieliśmy już Springera, więc jeszcze na pewno dużo dobrego od strony reporterów się doczekamy. To jest trochę tak, jak powiedział Adam Smith z The Cure, że wydałem tę płytę tylko dlatego, że miałem świetne zdjęcie na okładkę. No i tak czasem bywa z literaturą, prawda? Był jakiś pomysł, ale on się okazał krótki, szybko się wyczerpał. To nie był ten temat, o który chodziło. Ale mi się wydaje, że w tej prozie 2013 było sporo dzieł, gdzie był i temat, i forma, i wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność. Dziękujemy naszym gościom. Do zobaczenia.